Proszę bardzo, koparko. Dzięki, Leo. Pamiętaj, że masz przywieźć drabinki. Przywiozę, Leo. Ale najpierw muszę zrobić coś, czego nigdy w życiu nie robiłam. Ale może po prostu zawieźć te wszystkie drabinki, tak jak Bob cię poprosi. No ale wtedy nie zrobię czegoś, czego nie robiłam nigdy w życiu. Chwila, moment. Safi przecież potrafi stać na rękach. To jest takie ćwiczenie, kiedy się stoi do góry nogami na rękach zamiast na nogach? Czegoś takiego nie robiłam. Może po prostu dlatego, że w ogóle nie masz rąk. Ale przecież mam z tyłu świetną łyżkę. Teraz już wiem, co spróbuję zrobić. To coś, czego w życiu nie robiłam. Chcę stanąć na łyżce. Ale jak się chcesz podnieść na jednej niedużej łyżce? No, na początek muszę tylko odrobinkę podnieść kubek. Udało się! Udało się! A może po prostu nie da się stanąć na łyżce, koparko? No, może nie. Został mi tylko jeden kawałek. I mnie też. Już! Świetnie, Marto. No a teraz musimy wymieszać cement. Niech zgadnę, Bob, tą fajną, starą metodą. No, oczywiście. Wszystko na nic, betoniarko. Te ćwiczenia nic mi nie dają i tyle. Kiedy Safi staje na rękach, to opiera się nogami o jakieś drzewo, a poza tym trochę się rozpędza. No jasne. Jesteś genialna, betoniarko. Ha? Dam radę stanąć na łyżce, jeśli oprę się o drzewo i porządnie rozpędzę. Świetne drzewo. Koparko! Nie! Kiedy... Spokojnie, betoniarko. To jedziemy! O, nie mogę patrzeć! A oto pierwsze w historii miasteczka stanie na łyżce! To jedziemy! Nie dam rady! O nie! A damy radę naprawić to bocianie gniazdo, Marto? Czy idzie do centrum odzysku? O nie, na pewno da się naprawić. Ten stary okręt jest bardzo ważny, Leo. Musimy wykorzystać jak najwięcej oryginalnych części i odtworzyć wszystko tak, jak było. Jasne, rozumiem. Tret, możesz zabrać te rzeczy do centrum odzysku. Całą resztę da się naprawić. Dobrze, zaraz wracam, Marto. Zobacz, co mam. A zobacz, co ja mam. Wow! Co to jest, koparko? To znak stopu. Widzisz? Ręka znaczy stop. O! Stop! De? Masz się zatrzymać. O! Dobrze. I jedź. Dobrze. I stop. O? I jedź. I stop. I... Jadę szukać dalej. O? Hej! To nie fair! Gotowe. Odcinek masz tu dla starego okrętu. Świetnie. Dźwigu, praca czeka. Robi się. Dobrze, dźwigu. Wyładuj. Dzięki, ciężarówko. Zawsze do usług, Bob. Wspaniale. Dobrze, Leo. Może pomożesz teraz Marcie, co? Tak, już idę, Bob. Ej, Bob, zrobione. Pozbieraliśmy wszyściutkie śmieci. Świetna robota. Dzięki, koparko. No, gotowe. To teraz naprawimy relingi. Dźwigu, Spychacz i ja znaleźliśmy wspaniałe rzeczy. Serio? O, tak. Właśnie mieliśmy zawieźć je do Centrum Odzysku, kiedy wpadłam na pomysł, żeby założyć naszą kolekcję przydatnych rzeczy. O, to genialne. Spychacz ich pilnuje. Chciałbyś obejrzeć?
Och! Dobrze! Dźwigu! Och! Potrzebuję pomocy! Musimy połączyć te dwa odcinki masztu. No dobrze, idę, Bob. Zobaczę je później. Ha? Ojej! Stary płotek i drewniana kulka. Wspaniale! To się spychacz zdziwi. O, czy Bob na pewno kazał ci to wywieźć na wysypisko? Był trochę zajęty, ale przywiozę tu jeszcze bardzo dużo rzeczy. O, ja też! A teraz mogę zobaczyć lej krasowy? Jeszcze nie, spychaczu. Chcę, żebyś zadbał o bezpieczeństwo, gdy ja i Marta pojedziemy na skład. No dobrze, Bob. Powiemy Dźwigowi i Walcowi, żeby tu do was przyjechali. Cześć! To nie wygląda za dobrze. Muszę podejść trochę bliżej. Nie! Bardzo mi przykro, panie Kamyk, ale nie może pan podejść bliżej. To niebezpieczne. Ale przecież muszę zrobić zdjęcie leja krasowego i udostępnić je online mieszkańcom miasteczka, by wiedzieli, czemu droga jest zamknięta. O, a rakiety oglądają ten lej z mojej restauracji, bo stamtąd jest naprawdę rewelacyjny widok, panie Kamyk. Może chciałby się pan dołączyć? Faktycznie świetny pomysł. Bardzo ci dziękuję, tatku. To cudownie. Co mogę dziś panu ugotować? O, tak chciałbym zobaczyć lej krasowy. Po prostu nie do wiary. Jak taka dziura mogła się pojawić na środku jezdni? No wiadomo. Całe szczęście, że nikt do niej nie wpadł. Dźwigu, Palcu, nie podjeżdżajcie bliżej. Co? Bob mnie dzisiaj mianował strażnikiem bezpieczeństwa, a podjeżdżanie za blisko jest niebezpieczne. Niech wiadą, spychaczu. Marta dzwoniła do Dźwiga i Walca, by nam trochę pomogli. No właśnie. Jaki jest ten lej? Czy jest bardzo głęboki? Normalnie największy, jaki w życiu widziałem. Jej, to niesamowite. Mogę zobaczyć? Mogę zobaczyć? Nie, Dźwigu, nie mogę tam teraz nikogo przepuścić. Stąd już prawie widzę ten lej. Dobra, chyba możemy już ruszać. Jeżeli skończymy przed godzinami szczytu, będziemy mieć jeszcze czas, żeby sprzątnąć te liście po wczorajszej burzy. Tak, dobrze myślisz. No dalej, Trent, jedziemy. Już się robi, Bob. Mam nadzieję, że dziś już nie będzie padać, bo ja nie cierpię moknąć. A ja nienawidzę burzy. Ej, spychaczu, czy ty się nie przesuwasz do leja? Nie. A co przed chwileczką mówiłeś o burzy? Mówiłem, że nie za bardzo lubię burzę. Spychaczu, ty się znowu cofnąłeś. Kiedy? Przed chwilą. Nie, no coś ty. O, znowu to zrobiłeś. A mówiłeś, że droga nie jest bezpieczna dla pojazdów takich jak ty i ja. Ale spokojnie, Dźwigu. Jestem strażnikiem bezpieczeństwa. Wiem, co jest bezpieczne. Co? Ja na 100% wiem, co Marta kupi Bobowi na urodziny. No to powiedz, co? To pewnie jest... Bam, bra, bam, bra, bam, 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 to nowiutki motor! O tak, Bob by się cieszył. Za chwilę wracam. Albo może to będzie nowy saksofon. Dzień dobry, koparko. O, cześć, Rolandzie. Marta kazała mi to tu dostarczyć. Czemu? Co to jest? To chyba jest coś dla Boba. To coś dla Boba? Ojejciu, no dobrze. Wrzucaj ją tutaj. Dopilnuję, żeby Marta dostała tę paczkę. Świetnie. To dziękuję. I pozdrów ode mnie Martę. Jasne, Rolandzie. Pa. 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 Co się dzieje? Popatrz na to. Spójrz. Roland to przyniósł coś, co Marta zamówiła. A Roland powiedział, że to dla Boba. A nie lepiej to dać Bobowi? Nie, nie rozumiesz. Marta to zamówiła i to jest coś dla Boba. Czyli to na pewno ten prezent niespodzianka. No jasne, już rozumiem. O, ale to nie może być motor, jak mówiłaś, bo ta paczka jest za mała. Może motor zabawka? No nieważne, chodzi o to, że musimy przekazać tę paczkę Marcie, ale tak, żeby Bob nie zauważył. To może wrzucę ją tutaj. Jasne. Pamiętaj, Bob nie może wiedzieć. Jasne? Jasne. Dobra, rozumiem.
ostrożnie. Tak jest. No dobra, tak jest świetnie. Dzięki, żurawiu. Nie ma za co. Hej, Marto! Co się stało? Coś mi się zdaje, że moja wkrętarka już niedługo wysiądzie. Przyszła nowa, którą zamawiałem? Nie, poprosiłam Rolanda, żeby ją odebrał i nam przywiózł. Przyjedzie tu niedługo. Ha, no dobrze, może pójdę spytać. O nie, to Bob! Bob tu idzie! Ha? Hej, co ty robisz, spychaczu? To Bob! Nie może zobaczyć tej paczki! Nie, nie, lepiej jej nie ruszaj. Może ją zasłonimy czy coś? Dobra, ale już wziąłem. Co ja mam robić? Zabieraj ją. Udawaj, że jedziesz na hałdę. Witajcie! Dzień dobry, Bob. A ja właśnie sobie jechałem na hałdę. Znowu. Dzięki, spychaczu. Możemy użyć tego sztucznego śniegu, żeby ukryć kable. No dobrze, Marto. O tak? Świetnie, wielkie dzięki. A teraz musimy powiesić lampki na galeonie. Dzięki, dźwigu. O, Leo, to ty też wieszasz lampki na galeonie? Nie możesz mi odbierać przyjemności. Ale panu Kamykowi ciągle jest za mało lampek, Marto. On naprawdę kocha gwiazdkę. Wiadomo. Na choince, na sankach i wszystkie wiszące lampki? Czyli będą pożerały całe mnóstwo prądu. A przecież jeżeli podłączymy zbyt wiele lampek naraz, przepalimy bezpieczniki i w ogóle nie będziemy mieli prądu. Tak. No jasne, Marto. Chyba z tych musimy zrezygnować. Ale na gwiazdkowym przyjęciu i tak będzie bardzo jasno i uroczyście. I teraz jeszcze złoty pasek. Spychaczu? Spychaczu? Tak? Spychaczu, przydałoby się jeszcze więcej śniegu dookoła sań, żeby sceneria była bardziej zimowa. A, no dobrze. To gdzie to położyć, panie Kamyk? No, chyba tam. Tam? Nie, tutaj. Tutaj? Albo tutaj. Albo jednak tam. Tam? Nie, nie, tak pomiędzy. Tutaj. Tutaj? Tam? Przepraszam, Bob. A mało brakowało. Mamy już wystarczająco dużo śniegu wokół sań, panie Kamyk. Nie chcemy, by utknęły w zaspie, prawda? Nie, ale chcemy, by było tu tak jak na biegunie północnym, Bob. Bo to właśnie stamtąd pochodzi Mikołaj. No dobrze. Rewelacyjnie malujesz, Bob. Ale stój! To chyba raczej trzeba położyć koło choinki, spychaczu. No dobrze, panie Kamyk. O rety, Bob. Ręka ci zadrżała. Mogę ci pomóc, jeśli chcesz. W końcu jestem mistrzem pędzla. Przepraszam, że tak sam się chwalę. Nie, 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 panie Kamyk, dziękuję, ale ja dokończę, bo za to mi płacą. Jejku, przyjęcie już niedługo ma się zacząć. Ale na pewno zdążymy zrobić coś, by było jeszcze bardziej spektakularne. To będzie wyglądać świetnie, Marto. Dziękuję, panie Kamyk. Mam nadzieję. Muszę jeszcze tylko naprawić jeden kabel pod pokładem i gotowe. Cudownie. To mój ulubiony, niesamowicie długi sznur lampek śnieżynek. Nie możemy ich nie powiesić.